Siemaneczko, cześć, Czarem Czeski z tej strony i witam was znowu na wyspie Lena. O, zboże w końcu wyrosło. Pozbierałem sobie oczywiście jak zwykle trochę surowców. Tu się już przepadają, proszę bardzo. Jeszcze możemy wrzucić? Możemy jeszcze glinę wrzucić, a co tam? O, proszę bardzo. I w końcu możemy zebrać... To, cztery. O, i też te. Dobra, zasadźmy od razu. Róże też pozbierajmy. Ja mógłbym tą... coś. No, kosę. I to zebrać szybciej, ale... Jeszcze bym machnął niechcący za dużo. Jeszcze tu się zasadzimy. Tu zasadzimy róże ponownie. Jak tu wygląda? O! Woda! Ratunku! Dobra. Czyli teraz tak. Bucket. 5. Naładujemy sobie. Ale tak trochę dziwnie czasami znika ta wieża. O, dobra. Znaczy fajnie znika, bo wiadomo, jak jesteście tutaj, to byście chcieli widzieć postać, nie? Tylko ona taka... O, znowu mi wyrosła przed oczami. Kamol. No, prawda. Oczywiście pozbieramy, nie będziemy marnować przecież kamienia, nie? Trochę mam mało żarcia, bym poszedł sobie. O właśnie, tylko 22. Tylko 22 jagody. Mało. Dobra, ale ja przede wszystkim, bo ja dzisiaj bym chciał się wybrać tam. Tylko właśnie z tym jednoręcznym mieczem, ale do tego byśmy zrobili sobie tą tarczę. Możemy zrobić, bo nawet pieniądze mamy na to. Proszę bardzo, okej. Chociaż ja bym nie chciał na przykład takiego czegoś. Mógłbym to zrobić. Ale on nie jest jakiś, nie wiem, nie wydaje mi się, żeby on był jakiś taki specjalny, nie? Tu ciekawe jest, piraty. Chyba jak wykupimy wszystko piratów. Fisherman. Natur. Ja może jak ja kupiłem od nich, od tego naturalnego gościa miecz, to on będzie miał teraz coś innego. Bo jeszcze tarcza tam była do wykupienia, oczywiście, nie? No, ale może będzie miał też te inne rzeczy, nie? To by nie było głupie. A właśnie, bo... Teraz tak. Ktoś mi tam jeszcze dał w komentarzu znać, że jak zbudujemy to, tylko nie mamy tyle skrapu. Bo w przyszłości trzeba wooden mill. Aha, właśnie into end. Aha, powering a water tower. Rzeczywiście, nawet jest to napisane, że zasila tą wieżę ciśnienie wodę, wodną. Ujej, no to jest konieczne, trzeba zrobić. Ale kurde, ja bym to w ogóle pierwsze, co bym poszedł zrobić? Chyba jednak poszedł sobie kupić jakieś żarcie. Chleba bym sobie dokupił, bo na przykład sporo, nie? A to niech się tutaj na przykład wszystko przypala. O, dorzucimy jeszcze nawet. A ja pójdę sprzedać szkło, sprzedać klejnoty, może drewno też sprzedam. Nawet pozbieram po drodze. No, pójdę sobie do miasta. To tam już pewnie widzimy się na miejscu w mieście. O kurde, nie trafiam drzewo. Widzimy się na miejscu w mieście. Ja jak będę tam handlował i takie rzeczy. Kupię chlebek. Wrócę tu. I będziemy szli do jaskini. Tylko, że teraz... będę chciał na tą prawą stronę od tej jaskini dawać. No. To nie będzie wtedy głupi pomysł. O, widzicie nawet tutaj. Taki chyba młyn. Wiesz, to jest to na pewno? Tak. To nawet takie coś, to takie coś musimy postawić u siebie. Dobra, ale idziemy...
Może róży bym trochę posprzedawał? Wiesz, tam róży jeszcze potrzeba. Ile ma tych róży? Nie hodujemy je. No, to by chyba nie był głupi pomysł. A dobra, posprzedaję oczywiście szkło. No, dobrze się robi z wami interesy. Idziemy posprzedawać jeszcze te szafiry. Okay. No. Pięknie. Tu są te Noble Norse Islands. Nie wiem, czy to są te pirackie, czy nie. No, ogólnie w ogóle mówiłem, że nie ma tych. Tego tu. Aha, można to kupić. To są chyba te Fishermenów, nie? Coś takiego. Że nie ma roadmapy, a ona jest, tylko że ona jest na forum na Steamie na przykład, nie? Można zobaczyć. I faktycznie na przykład tutaj to. To dopiero będzie w przyszłości. I to ma być jakaś piekarnia, jakiś biznes? Nie wiem, czy będziemy tutaj jakąś piekarnię mieć w mieście, jak będziemy trzepać kasę za wypieki. Coś w tym stylu. Backpack. No, backpack drogo, kurde. Ale w sumie, nie wiem, czy my potrzebujemy aż tyle tych. Jakbym tak sprzedał? To tanio. Ej, gdzie jest w ogóle ta... Pani, ta tutaj, co tak zawsze tu stoi. Jekła. Dobra, i co ja sprzedam te Dark Sense? Tego na pewno nie będę sprzedawał, chociaż to, jak widać, to kurde, można niezły interes z tego. Tu jest pani od róży, to ja pani opchnę. A dobra, nie mogę aż tyle. Ale 50. Oko. Trochę nazbieraliśmy kasy. 400 munit. I bym sobie kupił na przykład chlebek. Dobry. W ogóle co ciekawe, ten chleb kosztował po 4 monetki. Nie, sprzedawanie po 4 chyba kosztowało. Wiem, że coś zwiększyli cenę z 4 na 5, to chyba sprzedawanie. Czyli teraz bardziej się opłaca też sprzedawać ten chleb. Ale ja bym tak... 10 chlebków kupił? Dobra, kupimy 10, niech będzie. Niech stracę. Żeby, bo chodzi mi o to, że ja chcę tam, wiecie, do tej, żebym nie umarł z głodu. Nie wiem też, jak będzie z leczeniem tymi chlebkami, to też sprawdzimy sobie, oczywiście, przy okazji. I to chyba wszystko. Bo tutaj sprawdziłem, on faktycznie nie ma więcej tych. Ma tylko tą tarczę jeszcze do kupienia, ale to Dragon Fruit, Passion Fruit. Czemu? Właśnie myślałem, że tam jest ten. Że Dragon Fruit to jest ciągle smoczy owoc, a tutaj Passion Fruit. No i w ogóle też mają być właśnie questy na przykład tutaj w mieście u tych ziomeczków. Tak więc no, twórcy mają jakiś pomysł na tą grę. Mają jakiś pomysł i mam nadzieję, że to szybko ten... O kurde, ja się już głodny robię. Kurde, ja mam mało żarcia. Fajnie by było jeszcze pozbierać sobie te jagody przynajmniej. Ja mogę jeszcze sprzedać drewno. Dobra, wracamy się. Jeszcze sprzedamy tam drewno. Drwala. I wrócimy mało do chaty. No. Zobaczymy, jak uda nam się zabrać jagody, to będzie super. Dobra, chodź tu. Ej, siema. Chciałem opchnąć ci drewno. Jezu, drewno się nie opłaca. 50 monet tylko za 500 drewna. No, no dobra, no nie zbiera się go jakoś wolno. Można szybko pozbierać drewno, nie? No ale i tak, kurde. Zdziercy. Ściepcy szatana. Dobra. Wracam do domku. Właśnie, co tam jeszcze było na tym forum? No i właśnie. To, co też właśnie... O, kurde, co to? Halo.
A nie drzewo. No, dobra. To co też mówiłem a propos minimapy, twórcy też właśnie planują tą minimapę dodać, bo oni, i tak jak mówiłem, to taką mgłę wojny, czyli jak coś odkrywasz, dopiero się na mapie będzie pojawiać. Co kurde, no minimapa to jest coś, co powinno być już od początku moim zdaniem, ale no cóż. Też mają jakoś wprowadzić tak, żeby te stwory w tych jaskiniach, one się nie pojawiały tak, nie? Tylko jakąś możliwość może resetu, żeby dać, żeby po prostu nie walczyć ciągle z tymi samymi stworami, nie? Nie wiem a propos tych teleportów, bo już nie pamiętam, czy tam było coś na tych dawnych teleportów, czy można będzie można w dwie strony się teleportować, ale to by było bardzo miło z ich strony, ale na pewno widziałem, że było coś wspomniane a propos tego, żeby zrobić w jaskini jakieś save pointy, jakieś tereny, gdzie moglibyśmy budować, czyli byśmy mogli postawić jakąś, nie wiem, chatkę czy nawet łóżko, żebyśmy mogli na przykład gdzieś w środku tej jaskini sobie save'a zrobić, nie? Co by na pewno było mega przydatne, bo no powiedzmy postawiłbym sobie chatkę na przykład przed tym zaginionym miastem, albo gdzieś w środku zaginionego miasta, nie wiem. Albo nawet moim zdaniem te save pointy powinny być zrobione tam, gdzie są te teleporty. Na przykład tam sobie położyć łóżko, save'a takiego. I nawet jak zginiecie, no to się cofacie, kurde, do save pointa, nie? A nie ten. A i właśnie, a propos właśnie ginięcia, bo teraz jest tak, że wszystko, co zdobyliście, wchodząc do jaskini, to wam przypada, jak zginiecie. Ale twórcy chcą też tak zrobić, aby jak zginiecie, to wypadł wam plecak. Żeby nie było, żeby nie tracicie wszystko. Bo teraz to wszystko znika tak naprawdę, nie? I no i jest lipa, tak jak ja miałem tam, nie wiem, dwa odcinki temu chyba. I takie trochę smuteczek był, bo no straciłem sporo tych rzeczy. No, a ma być tak podobno, że będziemy mogli się po prostu cofnąć. Tam gdzie coś nas napadło, gdzie zginęliśmy. I będzie plecak. To nie wiem jeszcze dokładnie. Może twórcy nawet sami nie wiedzą, czy to będzie plecak ze wszystkim, co straciliście? Czy po prostu z jakimś procentem tych rzeczy? Tego się przekonamy. W ogóle no, to są takie plany na przyszłość, nie, twórcy? Na razie tam widzę, że pracują i jakoś tam balansują bronie jakieś. Sceny też właśnie na przykład tego chleba i tym podobne. I zobaczymy jak to wyjdzie im. Dobra, chyba. Dobra, patrzcie, no widzicie prawie pełny plecak, żem już nazbierał drewna. Tak sobie z wami tutaj gadałem. Oczywiście wody nie ma wody. Dobra, zanim pójdziemy spać, albo może pójdziemy od razu, albo nie. Zanim pójdziemy spać, bo może coś urośnie jeszcze przez ten czas. Pulsy. O kurde, nie to. Tutaj. Ciach. Nie no, oczywiście jeszcze trzeba pozbierać kwiatuszki. Plantał. Siak. I spanko. Dobra. Kurczę, tego szarcia to mamy mało. To mnie najbardziej boli, nie? Już tam kit. Nie wiem, czy coś... Nie, nic nie mamy.
No dobra, to przygotujmy się na wyprawy do jaskini. I tak, przede wszystkim bym chciał... A, mogę w ogóle jeszcze... posprzedawałem róża, tutaj jeszcze są bronie do odblokowania, nie? Ale dobra. Przede wszystkim bym chciał... Dobra, miecz weźmiemy ten. To mamy. Do tego byśmy wzięli... Siekierę nie potrzebujemy. Ale... Tarczę. Zobaczymy, jak nam się będzie walczyło z tarczą i bronią jednoręczną. Ilof oczywiście. Lampa. I w sumie to wszystko. Ale fajnie jakby jeszcze byśmy zebrali. Uzupełnijmy. Te jagody. Jakby się udało nam jeszcze zebrać przed pójściem w dół. Kurde, no patrzcie, no przecież to jest... Żre ciągle te jagody. Głód go dopada taki, no normalnie jakby... Jakby w kopalni pracował, a nie, czekaj. Ja, dobra. Nie, no dobra, to pójdziemy chyba. O, jest, jagody są. Nie, no to dobrze. To zmienia postać żyć. Kladal. No. Klej nam wyrósł. Znaczy glina oczywiście. Okej. No, gliny sobie nie odmówię. Dobra, czekajcie. To jest, jak to wygląda. Dobra, jest pełne. To nie musimy. Mało. Tego się coś zbiera. Dobra, kij tam. Idziemy. Idziemy do jaskini. Idziemy po drodze sobie. Tutaj tych kamieni na razie nie ruszam, bo bez sensu się i tak zapełnię pewnie kamieniami w jaskini. Ale pójdziemy właśnie, a propos tej jaskini, pójdziemy do tego miejsca najbardziej na prawo. Tam, gdzie pierwszy raz wchodziliśmy do ruin tych zapomnianego miasta. O. No dobra, tu jest kamień, ale to jest taki zwykły kamień. O, w ogóle to... A! Nawet ten... Odnowiła skrzyneczka tutaj na początek. Propsuje. Zwykły kamień. Nie, można pozbierać, jak będziemy wracać tutaj. Nie, bo tutaj jest tylko to. Nie wiem, czy ta akurat tarcza jakoś działa dobrze, ale ten mieczyk całkiem fajnie. Poczekajcie, na przykład. A, działa ta tarcza. Dobra. Dobra, tylko... On jest szybki, fajny. Tylko tak jakoś... Dobra, nie, to. Tylko tak jakoś się nim walczy... Chyba trochę słabiej jest. Dobra. Może jeszcze będzie... A, to jest zwykły kamień, ale dobra, tu już będziemy zbierać, bo... No bo tak. O, bo na przykład wypada też metal, nie? Aha, pięknie. Hmm.
powiem, że tym mieczem to się ładnie ciata. Tak, no. Ej, w ogóle tutaj jest jakieś, jakby jakieś wejście do... Zawalone? Może tutaj coś będzie w przyszłości? Kto wie? Kto wie? Nie, nie to. Ciach. Szkoda, nie pamiętam, jak tutaj się w ogóle schodziło, gdzie się wchodziło. W ogóle i... Mógłbym zacząć też używać chyba węgla trochę. Bo tego węgla już mam... Co to jest? Tutaj. Zobaczcie, no prawie połowa, nie? No, no dobra, to nie jest tak dużo, myślałem, że więcej. To chyba jeszcze akurat nie jest na tyle tego węgla. Dlaczego właśnie tego szukałem? Nie, no dobra, tym mieczem powiem szczerze, że się trochę fajnie sieka. Nie powiem, że nie. Okej. Dobra, nie, podoba mi się mieczek. Zmieniam zdanie o mieczu. Podoba mi się. Bym wziął chleba, czy jeszcze nie? Nie, na razie będziemy sobie podżerać. Bo ja się też zastanawiam, czy ten chleb nie będzie nam też więcej hapsów dawał, nie? Tak będzie, bo to bez sensu, żeby go teraz jeszcze zużywać. Nie, no dobra, mieczek mi się podoba. Ciach, i po problemie. Patrzcie, bo one mi prawie nic nie zrobiły. Także mi się roztańczył z moim mieczem. Dobra, dawać mi tutaj surowce. No, może bym tak metal zaczął sprzedawać. Jak wygląda. 338 kawałków tej metalu. Wiesz, on tam chyba jeszcze trochę jest potrzebny. Skrapu. Scrapi dabidu. Scrapu ile mam? 169. Chyba już nas starczy na wiatrak. Bo tam było 150 na wiatrak. No ale to wiecie, to tak wrócimy. Mam nadzieję, że nie stracimy tego skrapu tutaj nigdzie. W głupi sposób. A nawet też nie w głupi. No dobra. Dostał w tubę. Idziemy teraz do miasta. Najgorsze jest to, że jak są takie szybkie bronie. To trudno trafić w te takie krytyki, nie? Ja bym przede wszystkim też kurde chciał trafić. Czy tutaj był jakiś ten, ta pochodnia duża do leczenia? Czy trzeba się wrócić? Bo tak hapsów to mi zaczyna brakować. Dobra. Oczywiście węgla to my pozbieramy. Węgla kamienia. No i przede wszystkim skrap. To jest też teraz ważne. Ale widzę, że już tak jak się kupuje tą broń, to jednak już teraz jest to zauważalne, że o wiele lepiej... O, pieniądze też tam padają z beczułki. O wiele lepiej mi się teraz walczy i idzie w tych tutaj ciemnościach, nie ciemnościach, niż wiadomo wcześniej, nie?
Dobra, ja się chyba wrócę. Patrzcie, ale tak... Pomału te widzę życie, ono mi... wzrasta. Nie wiem, czy to jest, czasem nie jest efekt tego... Nie, o, wzrasta mi i skacze po prostu z wysokości. I mi się życie odrasta, nie? No. Nie wiem, czy czasem to nie jest jakiś efekt też tych... tego miecza. O, super. Może faktycznie jakbym miał tą tarczę jeszcze do kompletu tego naturalnego ziomka druida, nie wiem, hobbita, czy gdzie tam tę chatkę ma, to może by jeszcze to jakoś wpływało na wzrastanie HP? Ale tutaj kości tak widzę rozrzucane. Tak się czasami zastanawiam, czy one by... się nie przydało. O, szafiry, tak, proszę, więcej. Czy one by się czasami nie przydały, wiadomo. Słuchajcie, bo tu zawsze był ten jakiś... O, właśnie o to chodzi. Pojedynczo poproszę. Chodź. Chodź, 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 chodź. No dobra. Tymi ziomeczkami już nie jest tak fajnie z mieczem walczyć. I to jest właśnie już ten minus. Tylko że tarczy też nie używałem. Kurczę, może być trzeba było spróbować. Nie wiem, czy na przykład na tych akurat dużych to nie byłaby lepsza jakaś broń dwuręczna. Z jakimiś specjalnymi atakami, tak jak na przykład tam mieliśmy przy toporze. Były takie dwa specjalne ataki, nie? Pod Q i pod E. I po prostu na tych dużych to było, się często opłacało po prostu robić unik, jakiś specjalny atak, jakoś ich kajtować tam po prostu po drodze. Aż się znowu specjalny atak nie odnowi i znowu tamten unik i specjalny atak i tak jakoś mniej HP mi wtedy szło na ich ataki. O, chodź. Chodź, ziomeczek. Niby ja, no, kurde, jakieś tam bloki mi wychodziły teraz. Ale nie jest to jakieś zbyt efektowne, tym bardziej, że te bloki, jak się rozpędzisz z kombem, to no, ten blok taki nieskuteczny jest. Dobra, marudzę. Może to poprawię, może będzie to lepiej wyglądało. O, pokonane, bo chyba muzyczka się włączyła to. Okej, winogrony. Ej, tutaj nie było gdzieś właśnie, o właśnie tutaj. Gdzieś tutaj nie było ten, kiedy się tutaj nie znalazłem, no tego, Lightstone'u. Tutaj nie było czasem gdzieś tutaj. Nie. Tutaj nie wygląda, jakby to było gdzieś tutaj. Ale tutaj mamy na przykład pieniądze. A pieniądze zawsze też są potrzebne. Dobra, to idziemy dalej. Pułapka.
No. To mi się wydaje, że tutaj był ten Lightstone. Oho. No chodź. Może jednak jakby się nauczyło fajnie walczyć z tą tarczą. O, panowie, poczekajcie tutaj. Nie, nie. Ja bym tego dużego zaprosił do tańca. Kurde, tu jeszcze mały. Nie, kurde, w ogóle tych... Dobra, żyję. Żyję, tylko co to za życie? Tutaj gdzieś chyba był ten. Jestem ciekawy, czy znowu będzie. Jest. Dobra. Łatwo. Czy ja muszę? Dobra, to jest bardziej... trzy aż te lightstone'y. No, to mi się podoba. Takie niespodziewajki. Takie zdobyczki to ja mogę mieć. W ogóle jeszcze skrap u góry widzę. Ciach, i tu jeszcze też. Dobra, ja bym jednak się wrócił. Wiadomo, uleczyć dupkę. Bo to nigdy nie wiadomo. Tam, dobra, ja będę szybko się uleczyć i zaraz wracę tutaj, nie? Wracamy do eksploracji. Powiem, kurde, wam szczerze, że ta gra jest dosyć fajna. Tylko, że brakuje mi na przykład tutaj jakichś takich potek do leczenia, powiedzmy, byśmy mogli robić, nie wiem, z róży albo z szafranu. Może będą jeszcze? Nie wiem. W przyszłości. Tego nie widziałem, żeby tam coś pisali o tym. Oho. To mi tak nawet wyszło, tam raz mnie uderzył tylko. O, a ja tutaj kombinowałem, szukałem leczenia. A tu proszę. Pod nosem prawie. Dobra, pieniądze, szafiry. To zawsze na propsie. No to tak, kurde, wygląda jakiś... No nie mówcie, że to jest... A, to nie można tego rozwalić? Dobra, można. To oczywiście też. O. Kolejne grapesy. To jakiś dywanik. Kamienne pięterko. I co, i to wszystko? No nie mówcie mi, że ja taki kawał drogi się przeszedł... Ej, a może tam jeszcze do góry się da skoczyć, widzę. Ej, tutaj byliśmy? Byliśmy, bo tu skrzynkę przecież zbierałem. Coś mi się wydaje, że tam jeszcze... To nie jest taki koniec. No dobra, ale tu i tak nigdzie nie przejdziemy. Serio? A nie, dobra, tu jeszcze jest zejście w dół. O, dobra, tam będziemy wracać do miasta. A w tą stronę? Dzień dobry. Dobra, bo ty zaraz wpadniesz w przepaść
Jak się rozpędzisz. To jest jakaś skrzyneczka. O, lightstony. Kolejne notatki. Shopping list. Eks, a mamy w ogóle jajka w tej grze? Lightstone powder? Chyba takich rzeczy jeszcze nie ma nawet. Może odkryliśmy właśnie jakieś miejsce dopiero, które będzie w przyszłości. Who knows? No dobra, ale tu widzę, że też koniec, chociaż tu niby jest takie miejsce, ale tam na pewno nie doskoczymy. Tutaj też nigdzie nie przeskoczymy. Ślina jest. Może to dopiero w przyszłości będzie dalej gdzieś przejście? Co to w ogóle jest? Stilkan. Stilkan. Grumble. Dobra, jakiś bzdury. Spróbujmy teraz pójść jak najbardziej na południe. To tak nazwę. Chociaż nie wiem, czy dalej, czy da się już dalej na południe niż jesteśmy. O! Co to? Co to? Wow! Wow, wow, wow! Co tu się dzieje? Dobra, rozwalone jedno gniazdo. Tam jest już też rozwalone. O kurde, gdzie ja bym się wpakował? Kurde, to by był zdecydowanie lepszy. No nie, ja nie chcę zginąć tutaj. Dobra, chlebek leczy porządnie. Dobra. Zapamiętajcie jedno, jak widzicie barierę, nie wchodźcie tam.
albo miecie dużo chleba. O! Zasłoniło mi, achievement mi zasłonił, ile zdobyłem tych. Ej, możemy teraz iść tutaj gdzieś na południe, co to? Dobra, ja tu przed chwilą walczyłem z 4 i 50, kurde, małymi, a tutaj jakiś jeden wyskoczył. Co to ma być? Dobra. Leczonko. No, ale tutaj leczcie, no. Mamy nowe możliwości. Tylko najgorsze jest to, że pewnie jak wyjdziemy z tej jaskini i będziemy musieli tu znowu przejść, to znowu będziemy musieli walczyć tam. O kurde, co to? O fuck. Dobry. O fuck, to jest dosyć... To coś, co tam... tym prądem. To jest dosyć, kurde, wytrzymałe. Ja pierdzielę, się boję, że tu ja gdzieś w głupi sposób jakoś zginę znowu. Leczonko. Węgiel. Co ciekawe, tutaj kurde nigdzie nie widziałem na razie tego. O, skrzyneczka to oczywiście. Proszę. I proszę bez takich mi, kurde. Dzień dobry, czy zostałem kogoś tutaj? O, przynajmniej lightstony zostałem. Nie, może to jest dobry zarobek na... Dobry zarobek tych pieniędzy. Zbierać te właśnie lightstony i sprzedawać. Kurde, cała rezydencja jakaś po prostu. Ej, tam coś chyba widzę. Nie, nie widzę. Można po prostu... wyskoczyć tutaj. A, tu chyba wracamy... O nie! Kurde, nie podobają mi się te... ziomeczki... prądem. Bo nie wiem, nie za bardzo... Czekajcie, tu coś było chyba... A, tu coś można odbudować. Zobaczmy. Limestone. Ale to trzeba pamiętać, żeby jak będziemy schodzić kiedyś do tej jaskini, znowuż, to potrzebny jest limestone. Kurde, żarcie mi się zaraz skończy. Ale kamulec. A dobra, to możemy tylko zebrać. W ogóle to... A nie, jeszcze kamienia mam tego miejsca. Myślałem, że już mi się nie zmieści kamień, a to kurde, widzę, że prędzej nie będę miał miejsca na zaraz metal. Nie, że jest dalej, tylko kurde, teraz nie wiem jak walczyć z tymi piorunami. Żeby to skutecznie, żeby one mnie aż tak nie raniły tymi piorunami. Ale też
I też właśnie to jest to, co brakuje w tej grze, czyli tego jakiegoś możliwości zapisu tutaj, nie? Przed postawieniem sobie domkę. O, jeszcze niżej możemy zejść. Tu co jest? Tu nic nie ma. Pójdźmy jeszcze. O, tu widzę jakiś tych. Cia! A masz, paskudo. Dobrze, że tu nie ma tyle tych wielgachnych. A przynajmniej na razie nie ma. Trzeba by było zaraz gdzieś znaleźć. O, jakiś kościołek? Ale pusty. No wiecie co, żeby w kościele pieniędzy nie było? Bieda. No i co tu? Teraz mi coś wyskoczy, po prostu imię ten. O. Skrzyneczka to ja poproszę. No nie, no. Czemu oni mi tu dają te? O. O, a, tutaj jest kolejny ten most. A, patrzcie, kurde, to my musimy tutaj. Bo o ile. A, dobra, jest tu most. A, tu możemy gdzieś zejść. A, tu jest wejście do budynku, dobra. Rozumiem. A, i tu schodzimy tutaj. Okej. Brzmi sensownie. Czyli jak widzicie, jest tutaj potrzeba dużo limestone, wapnia. O! Tu mamy też kolejną miejscówkę na kapsły. Tylko. Tak. Tu jest jakieś pusto. Czy ja tu widzę drzewo? Duże widzenie. Nie przewidziało mi się. Widzę tam cień. Widzicie ten cień tutaj u góry? Nie ma. Paskudo. O kurde, dobra. O kurde, a tu. Czy ja tutaj widzę w kopalnię limestone'u? Lightstone'u to raczej. Może. Tak. Po prostu trzeba od tych ziomeczków odskakiwać. To jest Lightstone? Tak, ale myślałem, że jak jest kamień z Lightstone'em, to będzie więcej wypadać, a tutaj tylko dwa. Już więcej nam wypada czasami z tych skrzynek, nie? Ale kurde, ciekawostka, kurde, patrzcie, bo tutaj jest po prostu cała jakby. Oho. Aha, czyli one. Bo. Drewno tu jest. Co to? Co to? The cutting edge of the tree chopping. Jakaś siekiera. Znalazłem jakąś specjalną siekierę. Nie wiem teraz. Dobra, na razie zamiast żarcia. I ona jest lepsza.
niż ta nasza. I no, podoba mi się tu. Podoba mi się. Proszę, tutaj jest. O. Dziękuję. To też poproszę. Dziękuję. Jakieś kolejne notatki. Dawson Lumber. Że to. Ha, zasadził w jaskini drzewa. I się dziwi, że rosną fajnie. Okej, okay, dobra, czyli co? O, dobra. Nie no, chlebek to jednak trzeba będzie zrobić. Prawdziwą piekarnię chlebka. Bo chlebek potężny jest. Dobra, kurde, ja bym. Ech, nie ma tu jakiegoś. Checkpointa? To wiecie, żeby wrócić do chałupy, nie? Bo to tak już pomału ten czas jest. Tutaj co? A, tu jeszcze kamień do zebrania. W sumie to by było chyba tutaj już na tyle. Ale taka ciekawostka właśnie, że mogliśmy tu znaleźć siekierę nową. I co, jakbyśmy tu wrócili, to musimy zabrać ze sobą sporo, może nie sporo, nie wiem w sumie, a tutaj jeszcze jest, też nie byliśmy w sumie. A nie, tu byliśmy. Dobra, już teraz pamiętam, jak tutaj wszedłem. Ale musimy pamiętać, żeby zabrać limestone następnym razem, a nie wszystko przetopić, to byśmy zrobili po prostu te mosty. Chociaż z drugiej strony też nie szedłem w tamtą stronę na przykład. A nie, tutaj nie możemy przejść nawet. No dobra, okej, okay, tu jest wszystko. A, dobra, tu jest. Dobra, czyli tu był, ta bariera była. Właśnie, to jest. Tylko tu jest ten problem. Że podobno to tak działa, że nawet jak pokonaliśmy tutaj tego, nie wiem, można to nazwać bossa, czy barierę, czy co, to ona chyba następnym razem się odnowi niestety, nie? No ale no cóż, chyba nic z tym nie zrobimy na razie, dopóki twórcy jakoś nad tym nie popracują, jakoś nie wstawią jakichś, nie wiem, save pointów, czy coś takiego i ulepszą nam. No kurde, tutaj, no dlaczego nie można z powrotem zrobić sobie tego do tamtego miejsca, nie? To jest kurde słabe trochę, ale no cóż. Dobra, o ile mamy zbiorów, proszę państwa, wszystko możemy pozbierać. Dobra, ale ja sobie pozbieram już sam, że tak powiem. I oczywiście tu sobie od razu weźmiemy do łapki naszą magiczną bukiet. A wam dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i zapraszam was do kolejnych odcinków. Może spróbuję zobaczyć, co jest za tymi mostami. Tak więc, nara!